Witam, przede mną ładowarka firmy SkyRC, model Q200, duża 200-watowa ładowarka z 4 kanałami, pozwala ładować na kanałach A i B baterie prądem do 10 A, na kanałach C i D do 5 A, ładując baterie na każdym kanale z osobna. Balansujemy cele każdą z osobna. Różni się to od ładowania równoległego, gdzie nie mamy kontroli nad każdą celą z osobna. Ładowarka jest wydajna, więc jeżeli ładujemy baterie prądem 2-3C, to możemy ładować 4 baterie właśnie takim prądem, czyli podsumowując, baterie na przykład 1300 mAh możemy naładować ze storage mode do pełnego naładowania w 25 minut. Dla mnie ta ładowarka jest dużym skokiem, ponieważ wcześniej używałem ładowarki AccuCell z Hobby Kinga, gdzie ten czas ładowania wszystkich baterii był zawsze długi. Ładowanie równoległe nie jest do końca fajne, bo nie mamy tej kontroli. Zazwyczaj używa się takich właśnie przejściówek, gdzie baterie są połączone równolegle. Nie zawsze wszystkie cele dobrze są zbalansowane. Trzeba pamiętać, żeby przy podłączeniu baterii zawsze miały to samo napięcie. Nie zawsze to się udaje, więc ładowarka z 4 kanałami jest bardzo fajnym wyborem. Przede wszystkim szybkość ładowania lipo to jest około 8 w godzinę, co jak wszyscy wiedzą jest bardzo dobrym czasem. I chcę Wam pokazać, jak ta ładowarka działa. Przede wszystkim menu jest bardzo podobne do ładowarek takich jak AccuCell lub IMAX. One mają wszystkie podobne menu. W tej ładowarce przełączam się pomiędzy kanałami jednym guzikiem. Program wybieram tymi 3 guzikami. Czy chcę ładować, szybko ładować, czy wprowadzić baterię w storage mode, czy rozładować, czy balansować. Ustawiam sobie prąd. Ustawiam sobie ilość celi, czyli od 1 do 6. I tak przełączam się pomiędzy każdym kanałem. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze w menu. Mamy baterie LiPo, LiFe, LiO, LiHV, czyli podwyższone napięcie, NiMH, NiCd, PB, ołowiowe baterie. Mamy coś takiego jak baterymeter. Już pokazuję, co nam daje baterymeter. Daje jakieś nam podstawowe informacje o baterii. Mamy ilość, znaczy napięcie na cele. Mamy łączne napięcie, najniższa, najwyższa. Możemy zbadać rezystancję baterii. 9,11,12 na cele. Możemy sprawdzić łączną oporność. Mamy safety timer. Ja ustawiłem na 50 minut. Bateria nie powinna się dłużej ładować niż 50 minut. Nawet jeżeli wychodzi z pełnego rozładowania, nie ze storage mode'a. Mamy capacity cutoff, czyli opcja też przydatna, którą trzeba ustawić przy na przykład uszkodzonej ładowarce, gdzie ładowarka nie do końca dobrze ładuje. Może wskazywać, że pojemność została błędnie oceniona i jest większa niż jest w rzeczywistości. Ta ładowarka cały czas próbuje ładować. Tak właśnie mam ze starym AccuCellem, czyli najlepiej nastawić jakąś wartość i ja przy 1300 maksymalnie ustawiłem 1700, to jest ileś procent więcej.
ale nie powinno być tak, żeby ładowarka ładowała na przykład baterię 1300 amperów do 2000. Tak niestety miałem w starej Acusel 6, dlatego tutaj już na każdym kanale ustawiłem, kiedy ma ładowarka wyłączyć ładowanie baterii. Jeżeli przekroczy tą wartość, to ma automatycznie po prostu wyłączyć, tak? Dalej, jakie mamy opcje temperaturowe? Tutaj nie mamy podłączonych czujników temperatury, a można podłączyć czujniki temperatury pod każdy kanał. Mamy też wejście USB, gdzie możemy ładować sobie jakieś rzeczy, które mają wejście USB, na przykład jakieś baterie do okularów czy innych rzeczy. Mamy podłączenie do komputera. Ładowarka posiada też podłączenie po Bluetoothie. Dzięki specjalnemu programowi na Androida możemy też sterować tą całą ładowarką poprzez telefon, ale to pokażę w następnym filmiku. Mamy tutaj temperature unit KBP buzzer, czy chcemy mieć włączone, czy nie. Najniższe napięcie na wejściu prądu stałego. Mam podłączoną baterię 1300 Nanotecha 3S-a. Pokażę Wam, jak się ładuje taką baterię. Ustawiam lipo. Ustawiam balansowanie 1C 3S. Włączam start i mamy ładowanie. Czyli bardzo prosto. Podłączę do slotu C kolejną baterię. Przełączam się pomiędzy, ustawiam też lipo. Tą chcę na przykład wprowadzić w storage mode. Tutaj też ustawię rozładowanie 1.3, czyli 1C, 3S, klikam Enter. I ładowarka wprowadza baterię w storage mode. Ja już używam jej parę razy. Jestem zadowolony z ładowania. Przede wszystkim jest szybko. Co jest dla mnie minusem w tej ładowarce, to tylko to, że te kanały są tak ponumerowane, że mamy AC, DB. Jakby był AB, CD, może byłoby łatwiej. A tak zawsze trochę trzeba szukać tych baterii. No ale pewnie się przyzwyczai, to nie jest duży problem. Ładowarkę możemy ładować z sieci, możemy też ładować z prądu stałego. Ma tutaj wejście na XT60. Czyli możemy sobie na przykład zrobić kabelek do akumulatora w samochodzie i podłączyć właśnie go tym kabelkiem. I tak naprawdę tyle. Ładowarka ładuje. Są takie bajery jak Bluetooth albo podłączenie do komputera. Nie używałem tego specjalnie. Najlepiej mieć zawsze nadzór nad ładowaniem baterii. I tyle tak naprawdę. Jak słychać, włączył się wiatrak. Ładowarka ma chłodzenie. To dobrze, przy rozładowaniu na pewno jest potrzebne, przy ładowaniu pewnie też się włączy. I tak naprawdę tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania co do tej ładowarki, to zapraszam, piszcie w komentarzach. Dzięki.